Profesor Dariusz Rot, kulturoznawca. Chciałbym porozmawiać z panem o Islandii, tylko wiem, że jak pan zacznie, to ja już mogę nie mieć szansy pytać. Spróbuję nie zaczynać, proszę pytać. Pan tam wraca właściwie każdego roku, nawet kilka razy w roku. Staram się, ja w ogóle wracam w wielu nocach, śpię o Islandii, marzę o Islandii. Czyli pan ją kocha? 30 lat temu zaczęła się ta fascynacja, najpierw było to marzenie. Przecież to zimne jest. Tak, no można sobie, aczkolwiek gejzer to nie jest taki zimny, wody geotermalne nie są zimne, Blue Lagoon też jest ciepłe, ale no są różne miłości, natomiast to stało się rzeczywiście miłością, na szczęście już nie tylko platoniczną, jak było kiedyś, ale miłością skonsumowaną, udało się tam już wyjeżdżać, współpracujemy z badaczami z Islandii, no za kilka tygodni mam nadzieję znowu tam jadę. Co tam jeszcze jest do zbadania? Ach, tam do zbadania jest właściwie jeszcze ciągle wszystko, bo tutaj mamy otwartą księgę ziemi. Islandia to jest taka historia geologii w pigułce, mimo że wyspa jest, co brzmi paradoksalnie, młoda, 20 milionów lat. To młode wypiętrzenie wulkaniczne jakieś. Co jest do zbadania? Właściwie dla badaczy z różnych dziedzin. Tu mniej się na tym znam. Geologia, wulkanologia, glacjologia. To pan się skupia lodowce. Na ludziach. Ja się skupiam na ludziach i skupiam się na przeszłości. Na tradycji islandzkiej, na tradycji wikingowskiej i na tym, co działo się w XVII wieku tam, bo od tego zaczęła się moja fascynacja. A widać ten XVII wiek jeszcze tam gdzieś, czy nie? Znaczy to czuć w tych ludziach? To znaczy w tych ludziach w ogóle czuć jakby historia troszkę i czas się zatrzymały. To jest wyspa bardzo odległa od centrów, więc pewne cywilizacyjne plusy, z których my sobie korzystamy, tam są nieco bardziej wyciszone. Ludzie żyją troszkę inaczej w kontakcie z naturą. Tam, będąc na Islandii, zyskujemy też taką perspektywę obcowania z przyrodą, patrzymy w głąb ziemi, obserwujemy miejsce, i to nawet dosłownie. Gdzie, tak, bardzo dosłownie, gdzie dwie płyty tektoniczne się ścierają, co powoduje trzęsienia ziemi, co powoduje aktywność wulkaniczną, ale możemy tam prawie zajrzeć do wnętrza ziemi. Nie bez powodu Jules Verne swoim bohaterom podróży do wnętrza ziemi nakazał właśnie przez Islandię schodzić do tego wnętrza ziemi. Tu jak siedzimy, co chwilę kawa, jedna, druga, trzecia, prawie jak przy tych gejzerach, tak jak tak, pan mówił wcześniej. Tak, to dźwięk gejzerów zupełnie, nie mamy tutaj tylko takiego zapachu siarki, który tam nam też... Nie wiem, co pachnie przyniesie, ale zobaczymy. Tak. A ludzie na Islandii są fascynujący? Ludzie na Islandii są fascynujący. Tu trzeba jedną rzecz dodać, że mamy do czynienia z Islandczykami, oczywiście z tubylcami, ale Islandczyk kojarzy obcokrajowca zawsze z Polakiem, ponieważ Polacy są największą mniejszością narodową w tym momencie. Ale on nas kojarzy pozytywnie? To znaczy dla niego Polak to jest coś negatywnego, to jest pejoratywne skojarzenie? Różnie to bywa, w związku z tym, że jest nas tylu na wyspie, też niestety kojarzą to, co złe, że to Polacy. Natomiast no to nie jest emigracja sprzed, czy migracja sprzed dziesiątków lat i tak dalej. To są dość młodzi emigranci, nie zdążyło się właściwie wykształcić drugie pokolenie emigrantów. Natomiast ludzie na Islandii to ludzie twardzi. Mówię już o Islandczykach, zresztą Polacy, którzy tam wyjeżdżają, decydują się na to muszą być ludzie twardzi, bo przez pół roku nie mają słońca, przez pół roku mają słońce. Czyli noc polarna i dzień polarny. To nie jest tak łatwo wyregulować zegar biologiczny, kiedy my budzimy się, jest ciemno, idziemy spać, jest ciemno, znowu budzimy się i pytanie, czy jest godzina 18, czy jest druga w nocy. Tu pojęcie nocy i dnia jest nieco A jednocześnie, umowne. Kiedy się w Polsce mówi o Islandii, wszyscy mówią, o Jezus, moje marzenie. Nie spotkałem ostatnio osoby, która by powiedziała, Islandia nie jest za zimno, nie ma sensu, tylko wszyscy są zafascynowani. Skąd to się bierze? Oczywiście, no bo to jest niezwykła egzotyka. Ale to dlatego, że blisko i fajnie? Z jednej strony blisko, z drugiej strony no nie aż tak. Nie rzut kamieniem od Polski i od Europy, natomiast no, tam jest mozaika przyrodnicza zwłaszcza, bo tam nie jeździmy może dla zabytków średniowiecznych innych, to sobie możemy jechać do Krakowa i mamy tutaj średniowiecze, ale jeździmy dla różnorodnych krajobrazów, nie bez powodu Ridley Scott kręcąc Prometeusza dużą część nakręcił tam, czyli mamy właśnie wyprawę na Księżyc z jednej strony, z drugiej wyprawę do wnętrza Ziemi, mamy lodowce, mamy gejzery, mamy wieloryby, na które się można wyprawić i duże prawdopodobieństwo zobaczenia. Ja widziałem wrażenie niebywałe, teraz też ciarki na plecach jeszcze. Mamy odrobinę urbanistyki Reykjavik, aczkolwiek centrum Reykjaviku przejdziemy w 10 minut. Muzyka islandzka, której nie trzeba nikomu reklamować. Tu się zatrzymajmy.
Bo to pan powiedział, jeżeli będziecie kiedyś w Reykjaviku, musicie iść na clubbing. Oczywiście. Każdemu wypada? To jest rzecz bardzo modna. Kluby islandzkie, no nie jest ich może powiedzmy 50-100, ale tych kilka klubów islandzkich to jest takie miejsce modne. Miejsce, które trzeba odwiedzić. Z ich muzyką. Z ich muzyką oczywiście. No my tutaj najbardziej kojarzymy Björk. Nowa płyta jej wydana, znakomita zresztą. Polski muzyk, czy właściwie inżynier skonstruował instrument na tą jej nową płytę. Według tego, co kiedyś tam sobie zaplanował Leonardo da Vinci. Także znowu mamy polski akcent. Ona jeszcze tam się zjawia, bo słyszałem, że bliżej jej do Nowego Jorku dzisiaj. Wielu Islandczyków zresztą wyjeżdża ze swojej wyspy, żeby się naświetlić, żeby się docieplić na Florydę chociażby, czy na północ Afryki. I wraca. Tak, wraca. Z tym, że kraj jest to na tyle mały i Reykjavik jest na tyle mały, że no i mnie się jeszcze tego nie udało, ale że można spotkać na ulicy na przykład. Jo. Ja z kolei słyszałem anegdotę, uwielbiam ją, więc nie mówię tego ze złością, ale że można ją też spotkać leżącą pod krzesłem w barze. Jak zresztą bardzo wielu Islandczyków. Ja byłem tam w poniedziałek. Czyli to jest osoba... Po clubbingu. I po clubbingu... I musi pan chodzić i rozganiać ludzi, którzy lezą pod nogę. Centrum Reykjaviku jest senne, zmęczone. Bardzo wielu młodych ludzi, ale widać, że doświadczyli tego clubbingu. Ale to jest rzeczywiście ten problem, który mieli zawsze Skandynawowie, tak? Że ciemno, więc pijemy? To jest jeden z tych, na pewno z tych problemów. Tam zresztą jest bardzo duża liczba też domów dla osób z różnymi dysfunkcjami, chorobami psychicznymi. No w tym klimacie, w tej naturze, no wyobraźmy sobie, że na 6 miesięcy gaśnie światło. My już teraz narzekamy, że o dzień krótki, cieszymy się, że coraz dłuższy, ale tam dzień o tej porze to jest jeszcze 0 minut. To witaminy D nie mają dotowanej? No, można tutaj różne sposoby, naświetlają się też specjalne systemy naświetlenia, ale to i tak zaburza naturalny rytm organizmu i no, powoduje to, co powoduje. To są klimaty depresyjne przecież, to jest no, na pewno utrudnione życie w niełatwym klimacie, stąd wspominałem o tym, że to ludzie tacy no, mocni, bo nie każdy to może przeżyć. Ale to Polacy szukają tam czego? Pieniędzy? Tak. No bo łatwe pieniądze to nie są, tak? To nie są łatwe pieniądze, bo to jest na przykład przemysł, to jest rybołówstwo i przemysł przetwórstwo ryb. To jest huta aluminium chociażby, ale oczywiście zdarzają się tam też polscy sportowcy. Kluby piłki ręcznej, piłka ręczna na Islandii jest bardzo dobrze rozwinięta. Zdarzają się polscy artyści. Lepiej niż w Katarze? Uczciwiej chyba, tak bym powiedział. Polscy artyści się tam zdarzają, filharmonią kierował jeden tutaj z polskich artystów. I zdarzają się coraz częściej nasi studenci i nasi naukowcy, którzy przyjeżdżają tam na wymiany. W tym momencie właśnie dwójka studentów z mojej macierzystej uczelni Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła tam semestr kształcenia. Ja do nich na chwilkę dołączę w maju. To nie jest duże, prawda? Nie. To dlaczego pan tam tyle razy wraca? Cały czas z fascynacją, jak słyszę, no bo tego się nie da ukryć panu. Tak, cały czas z fascynacją. Ja 30 lat temu przez zupełny przypadek dostałem niewielką książkę, która się nazywa Opisanie Wyspy Islandii, autorstwa Daniela Wettera. Przeczytałem, że to brat czeski związany z Lesznem. Zupełnie wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, jak to połączyć. Czech związany z Lesznem, który podróżuje na Islandię. To trudna łamigłówka, ale po nitce do kłębka okazało się, że tak. Przedstawiciel Jednoty Braci Czeskich, czyli tego ugrupowania, z którym kojarzymy Jana Amosa Komeńskiego. Przyjaciel zresztą Jana Amosa Komeńskiego, tego wybitnego czeskiego pedagoga, który w swoim czasie żył w Polsce, w Lesznie, która dla czeskich emigrantów Leszno było czymś takim jak Paryż dla polskich emigrantów w XIX wieku. I ten Daniel Wetter w bardzo młodym wieku, bo w wieku 21 lat, w 1613 roku wyprawił się na Islandię i zostawił bardzo nowocześnie napisaną relację z podróży na wyspę. Dlaczego nowocześnie? Ponieważ układ przypomina dzisiejsze przewodniki. Jest to układ tematyczny, nie jest to układ taki diariuszowy. 7 maja byłem tu, 8 maja byłem tutaj. Podział na rozdziały dotyczące flory, fauny, gór, cudowisk morskich i potworów, które również opisywał, bo to też taki element fascynujący, co się dzieje w wodach wokół Islandii.
Tak cały czas tak hałasują te gejzery, naprawdę, jak ten nasz ekspres? To znaczy gejzery tam, ten średni gejzer, bo wielki gejzer niestety został zasypany przez turystów, którzy chcieli, żeby szybciej wytryskał, wrzucali tam kamienie, różne inne i zasypali rzeczy. Go tymi kamieniami? I niestety zostało to zasypane. Mamy dzisiaj średni gejzer i on mniej więcej raz na 10 minut wytryska słupem na kilkanaście metrów w górę. No turyści się wtedy gromadzą, niebywałe oczywiście wydarzenie, natomiast no, takie mniejsze gejzery i wody geotermalne mieszczą się właśnie na całej Islandii, poza środkiem, poza interiorem, który już jest takim no, księżycowym krajobrazem. Grenlandia też już była przez pana eksplorowana? Na razie tylko w marzeniach. Gdy tam byłem, to nawet myślałem o wypadzie na Grenlandię, ale wszyscy tak mówią, jesteś mnie parugodzinny wypad. No właśnie, bo tam by trzeba chwilę zostać, ale tak. Jest się już tak blisko, jest się już właściwie w kole podbiegunowym, prawda? Tak, więc tak. Jest to chwila. Ale ja moment. Jednak jestem bardziej zwolennikiem turystyki slow. Czyli zobaczenia na miejscu jak najwięcej niż takiego po prawej to, po lewej to, ale pędzimy, bo mamy jeszcze obiad. Samolot jeszcze na Islandii, tak, na Grenlandię. Na Grenlandii jeszcze musimy coś tam zwiedzić i tak dalej. Wolę nieraz zatrzymać się troszeczkę, powiedzieć sobie, dobrze, wolę tutaj chwilkę posiedzieć, poobserwować mieszkańców, powiedzmy na głównym deptaku, w drugim pod względem wielkości mieście na Islandii, czyli w Akureyri, na samej północy. No to jest miejscowość licząca 60 tysięcy mieszkańców, więc nieduża, niezwykle urokliwa. Tam jest pełnym zaskoczeniem jest to, bo to prawie pod kołem podbiegunowym, tam jest najdalej wysunięty na północ, bardzo bogaty zresztą, ogród botaniczny. Fantastyczny. Na Islandii ogród botaniczny? Tak, na Islandii, to jeszcze na północy Islandii. Z roślinami pewnie z bardzo gorących krajów. Z bardzo gorących krajów, z różnorodnych, takich, którego nie powstydziłyby się inne miejsca cieplejsze. Ale to przy okazji, te wszystkie ich warzywa to są warzywa pod lampą non-stop rosnące, bo skoro tam dość ze światłem kiepsze? To są warzywa rosnące po pierwsze pod lampą, po drugie korzystające z ciepła geotermalnego. Tak krążymy wokół kuchni islandzkiej. Co pana tam porywa najbardziej? Mnie najbardziej porywają oczywiście ryby. Na Islandii i tran, który tam można w ogromnych ilościach sobie pić już do śniadania. Ale to dobrze, że można, a nie trzeba. Tak. Wieloryby, których zakosztowałem bez szaleństwa, ale z góry powiem, że Islandia ma zgodę tutaj na odłów. I stek z wieloryba nie smakuje porywająco? Nie do końca. Może w czarnym pieprzu tak, natomiast taka polędwiczka z wieloryba ma smak troszeczkę mydła, więc no nie jest to najprzyjemniejszy smak. Hitem, ale takim ekstremalnym jest potrawa, która nazywa się hakar. Z delikatnie mówiąc zgniłego rekina, rodzaj takich koreczków śledziowych o zapachu sera dojrzewającego. Mnie to bardzo smakowało, ale byłem zdecydowanej mniejszym. Już wolę ser niż mydło. Tak. Ale byłbym hardkorowcem, rozumiem, jedząc to tam, tak? Tak. A można to zapić czymś? Islandzkim? Można to, tak. Islandczycy polecają wódkę imbirową. I ona smakuje? Wódką i imbirem. Ujdzie. Tak. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem wódek, natomiast hakar tutaj zdecydowanie mi zasmakował. Już myślę o tym, żeby ponownie spróbować go za kilka tygodni. A mają swoje alkohole? Fajne jakieś? Nie do końca. To są alkohole eksportowe. To są alkohole eksportowe. Poza tym no, jest tam ogromna bariera cenowa. Islandczycy czekają na to, jak samolot osiągnie wysokość przelotową i wtedy korzystają z alkoholu. No i słyszę też o tej słynnej budce z hot dogami, które zachwalają nawet Amerykanie, którzy powinni mieć na to licencję. Tak. Budka jak budka. Takich budek jest pełno. Natomiast ta jedna rzeczywiście jest odwiedzana. Masowo tam podjeżdżają samochody, ludzie przychodzą. Ja też skosztowałem, mimo że nie do końca jestem zwolennikiem kuchni, hot dogów i tego typu kuchni, bardziej slow foodu. I byłem zaskoczony. Po pierwsze, te hot dogi nie były aż takie drogie jak inne potrawy islandzkie. Po drugie, były bardzo dobre. Kiedyś takiego hot doga skosztował Bill Clinton. I wystarczyło słowo od niego i ludzie się ustawili w kolejce? Wystarczyło słowo, że to najlepsze hot dogi w Europie. Odpowiednio wykorzystał to właściciel tej budki, tam są zdjęcia i tak dalej. I każdy zatrzymuje się, zarówno Islandczycy, jak i turyści, zatrzymują się przy tej budce. Każdy je tego hot doga. Ale wrażenia pozytywne. Dziękuję panie profesorze za spotkanie. Literaturoznawca i kulturoznawca Dariusz Roth doprowadzał nas po Islandii. Dziękuję.